Witam Was bardzo serdecznie, tym razem z TDI-ka z 26 świata Free to Play, który podobnie jak ostatni główny TDI-k będzie niebawem, w zasadzie tak niebawem, no za parę miesięcy, obchodził również swoje dziesięciolecie. Pytanie jest takie, z jakim levelem wejdzie w kolejne lata, no bo tu trochę też różnych lochów zostało jeszcze zatrzymanych, zachomikowanych, jakkolwiek do tego podejdziemy, bo też plecaczek jest cały pełny, więc też nie ma sensu ich na razie robić, ale można jakby to też z czasem nadgonić. Spróbujemy sobie coś tam Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Póki co mamy 565, więc coraz bliżej tego 600 levela free to play. Oczywiście to trwa dużo, dużo dłużej niż na głównym. Tak naprawdę dzielą ich jakieś 3-4 miesiące, czy nawet może 5 miesięcy w funkcjonowaniu, a levelowo 100 leveli różnicy, więc po tych naprawdę około 10 latach, no to jest dosyć duża różnica, biorąc pod uwagę, jak długo i ciężko się wbija te levele. No musimy na coś chyba jednak oddać do kibelka, no bo wszystko jest zapchane po evencie, gdzie można było rzucać kosteczkami i wygrywać epiki. Niestety tu dalej nie ma jednego głównego, najważniejszego tak naprawdę epika, czyli tego, który miałby te 50% do złota, żebyśmy mogli w końcu wymienić, bo wszystko raczej inne też jest. No chyba jeszcze tylko nie ma 50%, jeżeli chodzi o itemy epickie, jest tam powiedzmy, że zwiększa się ta szansa na zdobywanie. A boski beryl chętnie, chyba nawet najlepszy, jaki dotychczas mamy, ale to jeszcze sprawdzimy. No to wymienimy może do tego 1849, więc to można zrobić. Tego teraz sobie się sprzeda, a ten tutaj zostanie i będzie dalej blokował miejsca w ekwipunku. Przy okazji też jakiś czas temu pojawiły się już informacje o pierwszym łączeniu serwerów, czyli jakby niejako urealnieniu pewnych marzeń, na razie oczywiście na amerykańskich serwerach, więc Strider pewnie się cieszy, że w końcu w sposób naturalny będzie miał 50 osób, ale będzie miał szansę mieć 50 osób i każdy będzie miał po 20 sali rycerskiej. Pewnie w obecnej chwili też to miał, ale z tego co wiem, no tylko jedno konto danego gracza z danego serwera będzie później przychodziło, reszta będzie w jakiś sposób już nieautoryzowana, więc może na tych 10 serwerach tam u nich coś uda się znaleźć, bo oczywiście tam jeszcze są serwery bodajże z Kanady. Ciekawe, co będzie kolejne, może nasze Emiraty Arabskie, gdzie są tak naprawdę dwa serwery, ale z czym by to połączyć? Izrael chyba nie ma serwerów, ale jakieś tam inne arabskie kraje, nie wiem, może Pakistan coś ma, Indie, nie wiem. Zobaczymy, choć Indie oczywiście arabskie do końca to nie są, raczej Pakistan, który z nimi w jakiś sposób graniczy. Indie są trochę odrębne, no i nie za bardzo się lubią, patrząc na historię między dwoma krajami, choć teraz też tam mają jeden i drugi pewien problem z powodzią, więc muszę sobie jakoś z tym poradzić. Tymczasem to już bawimy się przygodą, no był pełny 275 milionów, więc bardzo fajnie. Expo, no dwa razy tyle więcej co niż u TDI-ka głównego, no ale Golda trochę mniej, choć tu nie mamy tego wierzchowca minus 50, tylko minus 30, no bo też gramy bez użycia zbędnych, bez stracenia tak naprawdę zbędnych grzybków, a staramy się tych grzybków zyskiwać jak najwięcej, ale też nie kręcimy kołem. Jeżeli chodzi o naszego menadżera, no myślę, zobaczcie, to wygląda, no to dalej jest to, co kiedyś się pomyliliśmy na samym początku, jak jeszcze nikt nic nie wiedział, z czym to się wiąże, dlatego ten pierwszy budynek jest na tak naprawdę na złoto, a nie na prędkość, choć tak naprawdę w ogóle nie powinien być. No tutaj gdzieś zaśmieniem E nawet ile, może 120, może 120 parę. Na głównym TDI-ku jest już znacznie dalej, ale i tak, grając free to play, możemy być top 10 po tylu latach, no bo też z drugiej strony trochę osób się wykruszyło, więc też jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na tych serwerach powyżej 20, tak jak połączył 24, 25, 26, nie, 23, 22, czy w jakich paczkach będą to robić, bo raczej gdyby połączyli serwery od 20 do 30, no to by trochę to nie miało tak naprawdę sensu, no bo ci z 20 świata będą znacznie lepsi, a ci z 30 no będą mieli trochę do nadrobienia. Miałoby to sens, nie wiem, połączyć te serwery, nie wiem, 35, na przykład do 40, te, które w miarę tam później pod koniec dosyć szybko się pojawiały, choć przy 30 chyba też była taka dłuższa przerwa, ale międzynarodowe, no bo szczególnie te ostatnie, no bo one tam bardzo często i bardzo szybko się pojawiały, teraz europejskie, byśmy sobie powiedzieli pierwsze europejskie, a nawet już powiedzmy piąte,
ciągle jest rywalizacja, może też pojawią się jakieś tam inne serwery, nie wiem, azjatyckie, amerykańskie. Nie wiem tak naprawdę, co oni mają tam na myśli, ale póki się hajs zgadza, no to wszystko oczywiście się pojawia. Niedawno też widziałem u Potexa, był filmik, że tam parę osób trochę zbanowali za różne przekręta. Jest oczywiście możliwość, że mogą nadkupić te grzybki, ale pewnie gdyby musieli nie wykupić te grzybki w sposób legalny i za normalną kwotę, no to pewnie trochę by to uszczupliło ich budżety. Więc to raczej nie miało sensu, po prostu było przerwać grę i się nie odływać od tego bany. Jeśli chodzi oczywiście o robienie awki, no to znaleźliśmy jeden paseczek i jedno darmowe piwko. Liczymy, że coś nam oczywiście wypadnie pod względem grzybków, a tak to staramy się brać najbardziej wysmartowane. O, mamy grzybka, więc jak najbardziej to się opłaciło zrobić ten darmowy, dodatkowe jedno piwko. Oczywiście staramy się tak, żeby pozbierać tego, no bo później nigdy nie wiadomo, jak są jakieś legendarne lochy, no to niekiedy, żeby zrobić, powiedzmy, to trzecie podejście, więc trzeba raz w jakiś sposób się zrespować. Za 48, więc wtedy właśnie możemy to wykorzystać, plus z reguły są też jakieś kody, które dają trochę, powiedzmy, tych grzybków na sam początek, ale i tak najwięcej chyba na elewatorze da się zdobyć tego wszystkiego, co tak naprawdę jest potrzebne, więc to jest najlepszy event, jeśli chodzi o to. Z drugiej strony też jakiś czas temu były zapowiedzi dotyczące pewnych zmian w wyprawach, ale jeżeli teraz biorą się za łączenie serwerów, to pewnie tyle jeszcze błędów się pojawi, nawet jak zrobią na tych amerykańskim i kanadyjskich, że raczej nowe wyprawy to będzie 24 rok najszybciej, ale też pytanie, czy to w ogóle to będzie miało sens, albo inaczej będziemy mogli wtedy dalej wybierać, czy ktoś będą chcieli nam wszystko i tak zrobić tak, jak oni chcą, będziemy musieli się po prostu biernie do tego dostosowywać. Także i tamki widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Jeżeli coś oczywiście już ma maksymalną runę, no to będzie oczywiście razy 10 już ulepszane, żeby na to nie tracić. Tu mamy piękną broń jeszcze z poprzedniego tak naprawdę czasu, tego wakacyjnego, która w zasadzie wokół legendarnego lochu jest też. Postaramy się to w jakiś sposób zaadoptować i no za metal i za kryształki, które teraz dużo lepiej, powiedzmy, wpadają, no to zrobimy sobie tą dziurkę, damy odpowiedni pomarańczowy berylek, który też, jak widzieliście, będzie dzisiaj fajnie wypadł, więc trzeba z niego skorzystać, no i sobie wymienimy broń, no i też będzie szansa, że może tego mandzia pokonamy. Tak naprawdę chodzi o to, kto pierwszy jakby uderzy i co się uda zrobić, bo to jest oczywiście paladyn, więc tutaj może być troszeczkę trudniej z tym. No i też czasem trzeba będzie nagrać jakiś fajny odcinek, jak później zbierają się trochę te lochy, tak jak te pierwsze historie, te deikowe lochów, które tak naprawdę w jakiś sposób wam się chyba najbardziej spodobała, już długo nie było, no bo w zasadzie oprócz tego ostatniego, kiedy ten nadrabialiśmy te lochy, które były, ale żeby taka paczka, nie wiem, 45 lochów, no to by się też tak naprawdę przydało. Póki co trenujemy inteligencję, no i będziemy już powoli kończyć, więc do usłyszenia wkrótce, nie wiem z jakiego serwera i kiedy.